Tak zwane jajo, czyli piłka do rugby. Sportu dla ludzi niezłomnych. Trzeba być nie lada twardzielem, żeby wyjść na boisko wiedząc, co czeka zawodnika, który ma piłkę w rękach. Zapraszam na trening budowlanych Łódź. Kilkadziesiąt lat historii, dziesiątki klubów, tysiące kibiców. Ty też, chłopak, spróbuj, szarża, blacha, drop, myl. Kto w tym oczekuje cudu, mówię, spróbuj. Po wygraną idź ty, miejsce Bałty, ulica to Górnicza, we stadion wyczaj. Jeśli szukasz miękki kibica, masz łódzki zwyczaj, jak na naszym koncercie. I tu tłok, są problemy z przejściem, przyłożenie pierwsze. Trybuna pełna, naprzeciwko joint ekipa, coś co szmika. Pełno typa na dzielnicy dzisiaj, jak zwykle, gram za gramem, litr za litrem. Aż się ziomek żyć chce, z literą B w herbie, budowlani jak Bałty, w tym jest moje serce. Szarża, blacha, bordeł, płyn albo karny B, jak Bałty lub budowlani w rugby, wiesz. Tu i tu raczej nie chodzi o forsę, jedna miłość dla sekcji jakby w całej Polsce. Szarża, blacha, bordeł, płyn albo karny B, jak Bałty lub budowlani w rugby, wiesz. Tu i tu raczej nie chodzi o forsę, jedna miłość dla sekcji jakby w całej Polsce. Dlaczego rugby? To był zupełnie życiowy przypadek. Namówił mnie kolega, z którym trenowałem lekką atletykę. Przyszedłem tu i zostałem. To już 32 lata. Na pewno jest to sport dla ludzi z charakterem. Dlatego wracając jeszcze do poprzedniego pytania, na przykład ja uważam, że taki charakter miałem i ta gra, no tak jak i dla mnie, to dla niektórych ludzi jest stworzona. Nawet niektórzy nie są wielcy ciałem, ale sercem, duchem i wtedy no, sprawdzają się w tej dyscyplinie i stają się naprawdę dobrymi zawodnikami. Budowlani 10 lat z rzędu są w finale Mistrzostw Polski. Czy istnieje coś takiego jak mentalność mistrza, że wychodzicie z przekonaniem, że nikt wam nie jest w stanie sprostać? Może nie mentalność mistrza, ale mentalność dojrzałej drużyny, która potrafi sobie w trudnych sytuacjach poradzić, przegrywając, zdobywając sukces w ostatniej minucie, co pokazywaliśmy niejednokrotnie. I myślę, że taką drużyną jesteśmy już, dojrzałą, dorosłą i posiadającą ukształtowanych zawodników. Słyszałem, że na treningach jest nieraz ciężej niż na meczach. Czy to jest prawda? Generalnie no, niektóre ćwiczenia jednostronne wykonywane na treningach są mniej lubiane przez zawodników i dość trudne. Niemniej jednak sam mecz jest ogromnym rozmaiceniem, przeżyciem mentalnym i w ten sposób sama atrakcja widowiska sportowego wygranej w meczu stanowi to, że zawodnicy tego obciążenia nie odczuwają w taki sposób jak na treningach. Skoki ze sztangą za karkiem, słuchajcie, nie więcej niż 30-35 kilo, tak, hop, jedziemy, tak, cały czas, 5 razy i potem 5 razy kolanka do klatki. Jakie uczucia towarzyszą rozgrywaniu meczu? Są ogromne emocje, to jest w ogóle wyjście na boisko, walka z przeciwnikiem, do której trzeba się odpowiednio przygotować. Nie wszyscy wytrzymują te emocje, bo wiążą się one ze stresem i ten stres różnie działa na zawodników. No, niemniej jednak dla mnie każdy mecz, jak pamiętam, i dla wielu zawodników teraz jest przeżyciem, jest najważniejszym dniem tego dnia, tygodnia, miesiąca, nieraz nawet roku, tak jak będziemy mieli to do przeżycia w niedzielę. Wbrew pozorom rugby to właściwie sport rodzinny, całe pokolenia go kolejne uprawiają. Czy w twoim przypadku tak samo jest? Zdecydowanie. Mój chrzestny brat mojego taty jest trenerem już w tej chwili od kilkudziesięciu lat, więc przeszło to z pokolenia na pokolenie, zaraził mnie tą pasją i tak to właśnie wygląda. Co jest takiego niezwykłego w rugby? Co jest niezwykłego? Właśnie chyba to, atmosfera. Atmosfera, przyjaźnie, które zawieramy, towarzystwo, to, że możemy tak naprawdę spokojnie funkcjonować, nie musimy, no właśnie to, nic zdać, nic ująć. Czy jesteś nie tylko zgranym zespołem, ale też zgraną paczką. Tak, na pewno tak. Jak ten półfinał wyglądał? Na pewno był to lżejszy półfinał niż zwykle, drużyna nie postawiła aż tak dużego oporu, chociaż w tym pierwszym meczu było jak widzieliśmy, było ciężko, ale były to na pewno lżejsze półfinały niż wcześniej. Czy czujecie jakąś presję, że po wygraniu wszystkich meczów w sezonie ten ostatni też trzeba koniecznie wygrać?
Gdzieś tam na pewno, natomiast staramy się o tym nie myśleć, nie pompujemy tego balona, który był za mocno napompowany w ubiegłym roku. Podchodzimy do tego jak do każdego normalnego meczu, nie myślimy o tym, że to jest finał. Ale tym razem wyjątkowo nie na swoim stadionie przy Górniczej będzie ten mecz. Tak, tak. Miasto podjęło taką decyzję wraz z organizatorami, że mecz będzie rozgrywany na stadionie miejskim na Piłsudskiego. Nie wiem, czy jest to dobra decyzja. Zobaczymy, okaże się, jak dopisze frekwencja. Ogólnie sport jest taki rodzinny. U mnie było tak, że kiedyś mój chrzestny świętej pamięci grał w rugby, był bardzo dobrym zawodnikiem. Później mój starszy brat, no i później ja zacząłem, więc u mnie jest to tak, wzięło się to z rodziny. Jak długo już trenujesz? Zacząłem w 97 roku, no to idzie 15 rok. Pamiętasz, jak twój pierwszy trening wyglądał? Pierwszy trening ogólnie był taki, że nie spodobało mi się, bo zostałem za bardzo poturbowany, można powiedzieć, i po 3 miesiącach wróciłem z powrotem, no już tak zostałem. Tak, bo owszem, treningi są ciężkie, ale no, sztab szkoleniowy czuwa nad tym i myślę, że na pewno robią wszystko tak, żeby było dobrze, żeby ten wysiłek na meczu był taki, jak ma być, i chyba efekty jak do tej pory są tego. Ale widziałem parę ostrych szarż, nie oszczędzacie się na treningu. No nie, no jeżeli mamy zagrać na 100% w meczu, tak samo staramy się na treningu. No to jest, mecz jest odzwierciedleniem treningu, także nie ma się co oszczędzać. No został ostatni mecz i trzeba trenować na 100%. A jakie są uczucia, emocje, kiedy wychodzicie na mecz i kilka tysięcy osób was dopinguje? No myślę, że o tremie to nie ma co mówić, no bo już takich meczy parę rozegraliśmy i tak dalej. No na pewno jest to nasz 16 zawodnik i jest jeszcze lepiej. Na pewno nie gorzej, tylko lepiej. Pierwszy trening wygląda tak, że nie potrafiłem zrobić 2 kółek na rozgrzewkę. Po prostu nie dawałem rady, nie byłem przygotowany wcale. Nic wcześniej nie trenowałem i pewnie to z tego wynikało. Duże kilogramy przerzucałem ciężarowcy albo trójboiści. My nie możemy takich ciężarów przerzucać, bo byśmy potem nie biegali na boisku po prostu. Nie potrafilibyśmy złapać piłki. Już było paru takich, którzy przychodzili chłopaki z siłowni właśnie napakowani i uważali, że jak jest silny, to sobie da radę. I nie potrafił piłki złapać po prostu. Tak jest, jak rodzina, jak w rodzinie wszystko. Spotykamy się po meczach, po treningach i musimy tak, trzeba robić po prostu. Żeby grać razem, musimy razem żyć. I tyle. Jak wyglądają mecze? Powiedz, jakie są emocje w porównaniu z treningiem, kiedy wychodzisz i kilka tysięcy ludzi patrzy na to, co robisz? Nie zwraca się uwagi na ludzi wcale. Nie widać, ile ludzi jest na trybunach. Dopiero jak jest jakaś przerwa, sędzia zrobi przerwę albo jest po prostu połowa, to wtedy jest czas, żeby zerknąć na trybuny. Tak, to nie ma nawet... Zamykasz się po prostu, jakby za boiskiem były ściany i nie widać nic. Czasami nic nie słychać nawet. Właśnie, ten sport to jest zdecydowanie zabawa kontaktowa i zdarzają się kontuzje pewnie dość często. Jakie są takie typowe urazy w rugby? Typowe urazy, to są bardziej urazy niż kontuzje. Kontuzji jest mało, dużych kontuzji, ale jest większość urazów, jakieś zwichnięcia delikatne, stłuczenia, porozcinane głowy, no takie złamania lekkie, ale to lekkie wszystko. Większość jest takich, bo wszyscy, jak ktoś jest skupiony, to nie może dojść do poważnej kontuzji. No niestety właśnie, jak się ktoś rozluźni za bardzo i nie jest w pełni skupiony, to wtedy są przypadkowe zbiegi okoliczności i jest poważna kontuzja wtedy. Tak trzeba wyjść na mecz zawsze i nie można patrzeć na to, że, czy przeciwnik jest słabszy, czy jest lepszy. Po prostu trzeba z każdym grać tak samo, z takim samym zaangażowaniem. To jest ciężkie, bo jak przez pierwsze na przykład 5 minut meczu kładzie się 2 razy punkty, no to potem się człowiek rozluźnia i już nie gra tak w pełni skupiony. Ale jeśli wyjdzie od razu skupiony i zacznie grać swoją grę, nie da sobie narzucić gry przeciwnika, to musi być dobrze wtedy. Rugby było przez długi okres jakby dyskwalifikowane z życia sportowego podczas chwili, kiedy w Polsce był okres komunizmu, czyli po wojnie aż do 89. Rugby raczej było sportem niszowym. Władze uznały, że sport rugby trzeba troszeczkę usunąć na margines. No a wiadomo, no wtedy odwapłem piłka nożna i tak się w Polsce utrwaliło. A popularność, no przede wszystkim trzeba mieć sukces. Jeżeli drużyna narodowa przede wszystkim będzie odnosiła sukcesy, to
to popularność dyscypliny będzie wzrastać. Czego przykładem jesteśmy my jako budowlani. Jeżeli my z roku na rok, to już 10 rok z rzędu jesteśmy w finale, no to wystarczy przyjść na trybunę i zobaczyć, ilu jest kibiców. Także za sukcesem zawsze wiążą się i potencjalni sponsorzy, i kibice przede wszystkim. I walczymy o to, żeby złoto wróciło do Łodzi. Na pewno dodatkowym atutem będzie to, że gramy na nowym stadionie, na stadionie przy ulicy Piłsudskiego. Tam na pewno ta oprawa i będzie troszeczkę inna niż na Górniczej, ale jest to inny stadion, nowoczesny, nie taki tutaj troszeczkę archaiczny jak u nas, no ale wydaje mi się, że to też powinno być plusem. No i przede wszystkim, żeby przyjść zobaczyć prawdziwą męską walkę na 100%, przez 80 minut, żeby troszeczkę ludzie zobaczyli, jak można zostawić serce na boisku, biorąc pod uwagę to, co ostatnio widzieli na Euro. Taki troszeczkę odskocznia i troszeczkę coś innego. Czyli no, przed meczem na pewno jest to ogromna adrenalina. Już teraz widzę po sobie i po kolegach, że już wszyscy myślą o tym meczu niedzielnym. Przed meczem, no wiadomo, adrenalina osiąga prawdziwy zenit i do momentu pierwszego gwizdka praktycznie człowiek jest bardzo, bardzo roztrzęsiony. No kiedy jest ten pierwszy gwizdek, praktycznie zapomina się o wszystkim i zaczyna się wykonywać swoje działania. Od razu świat się zawęża, jakby widzi się tylko boisko, trybuny gdzieś są tylko ledwo słyszalne. No i potem przychodzi 80 minuta, kiedy sędzia gwizdże koniec meczu i albo są ze szczęścia, albo z radości.